Liczba pacjentów potrzebujących transfuzji rośnie każdego dnia, a zapasy krwi kończą się w zastraszającym tempie. Szpitale są na granicy możliwości, a dla wielu osób brak odpowiedniej grupy krwi oznacza brak szansy na życie. Każda kropla jest bezcenna, a sytuacja jest poważna. Oddanie krwi to prosty gest, który ratuje życie. Krew to jest czyjeś ludzkie życie, konkretnego człowieka. Za Państwa oddaniem kryje się realny człowiek. Małe dziecko, nawet w łonie mamy, z tego względu, że wydajemy składniki krwi już nawet do transfuzji dopłodowej. Także leczymy w różnych konfliktach serologicznych dzieci. A mieliśmy na przykład ostatnio przypadek pacjenta, który miał bardzo duży krwotok i aż 20 praktycznie opakowań krwinek czerwonych dostał. A żeby można było właśnie go uratować, musiało przyjść więc 20 dawców na jednego pacjenta. Krew może pomóc ofiarom wypadków, pacjentom z nowotworami, osobom po operacjach i wielu innym potrzebującym. Jak najbardziej warto oddawać krew, warto pomagać, ponieważ to jest dla nas, może maks godzina z naszego dnia, a może komuś pomóc po prostu uratować życie, więc jeżeli tylko mamy taką możliwość, to warto oddawać. W miesiące wakacyjne co roku występują duże braki krwi. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest większa liczba wypadków. Mniej mamy niestety naszych takich stałych krwiodawców. Nasi studenci, uczniowie mają jeszcze wakacje, więc brakuje praktycznie wszystkich grup krwi. Do oddawania krwi należy się odpowiednio przygotować. Dużo pić wody, wyspać się, coś zjeść. Przychodzimy po posiłku, po dobrym nawodnieniu, już nawet 3 dni wcześniej staramy się bardzo dobrze nawodnić. W ten dzień przed oddaniem bezpośrednio wypijamy minimum 0,5 litra wody, soków, nie pijemy alkoholu przez 24 godziny i jesteśmy po posiłku. Tak godzinkę, żeby przed właśnie oddaniem zjeść jakiś lekkostrawny, nietłusty posiłek. I też po niektórych jakichś pobytach w różnych krajach jesteśmy dyskwalifikowani przez około miesiąca, więc na naszej stronie internetowej, czyli wpisują Państwo Centrum Krwiodawstwa Wrocław, pojawi się nasza strona i tam jest zakładka dla krwiodawców i tam są szczegółowe informacje właśnie na przykład dotyczące pobytu w różnych krajach. Zmieniły się przepisy dotyczące między innymi tatuaży, operacji czy zabiegów endoskopowych. Wcześniej nie można było oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy, teraz należy odczekać 4 miesiące. Oddanie krwi trwa kilka minut, 8 minut średnio trwa oddanie 450 ml krwi pełnej. Nie ma to wpływu na nasze zdrowie, prawda, więc tutaj jest to zabieg bezpieczny dla naszego organizmu, więc nie ma czegoś takiego, że się uzależnimy od oddawania krwi, chyba że od tej miłej atmosfery, która tutaj u nas panuje. Warto się przekonać. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, chcąc zachęcić do dzielenia się krwią, oferuje różne benefity. Czekolady, odpis od podatku. I dodatkowo teraz jest taka akcja do końca sierpnia, oddaj krew i odwiedź gastro. To jest dosyć fajna rzecz, ponieważ mamy aktualnie 2 dni wolnego, czyli mamy w tym dniu oddania oraz w dniu następnym mamy dzień wolny. No i dostajemy, na pewno Państwo kojarzą sobie oddawanie krwi z czekoladami, więc dostajemy 9 czekolad i też już jak mamy troszeczkę większy litraż, to tych benefitów jest troszeczkę więcej. Mamy wtedy nieodpłatne lub ze zniżką leki. Już krwiodawcy, którzy mają większy litraż, czyli to są osoby, które mają na przykład 18 litrów mężczyźni, 15 litrów kobiety, mają bezpłatną komunikację miejską, więc też tutaj część krwiodawców właśnie dąży do tego, żeby mieć tą komunikację nieodpłatną. No i też osoby, które właśnie mają 5 litrów, prawda, czy 6 litrów już, czyli ten jakby trzeci stopień zasłużonego krwiodawcy, też mogą korzystać z szybszej obsługi, jeżeli chodzi o różne zabiegi, czy jakieś konsultacje specjalistyczne u lekarza, więc też tutaj to jest przyspieszone. Trzeba pomagać po prostu ludziom, to jest jedyna rzecz, którą mamy tak naprawdę darmowo. Proces oddawania krwi jest bezpieczny i kontrolowany przez specjalistów. Organizm szybko się regeneruje, a po oddaniu można wrócić do codziennych zajęć. Dla Echo24 Anna Stańczak.